Wszystkim z prezentowanych na wystawie artystów przyglądałem się już od dawna. Są tutaj zarówno postawy artystyczne, które znalazły swoje trwałe miejsce w historii polskiej sztuki współczesnej, jak również twórcy, którzy prezentują określony, spójny ideowo dorobek, który równocześnie został już pozytywnie zweryfikowany w tak zwanym polu sztuki. W trakcie dyskusji, rozmów z współkuratorem ekspozycji, panem Mirosławem Jasińskim, myśleliśmy o tym, żeby ku uatrakcyjnieniu wizualnemu ekspozycji zaprezentować publiczności możliwie różnorodne środki wyrazu, a więc publiczność będzie miała sposobność zapoznania się z twórczością wykonaną w różnych materiach, technikach plastycznych, a więc w malarstwie, szkle, rysunku, grafice, obiektach przestrzennych, realizacjach fotomedialnych i ekranowych, ale także przede wszystkim rozmawiając o idei ekspozycji, chcieliśmy by również z uwagi na te wyjątkowe czasy, w których obecnie funkcjonujemy, główną osią ekspozycji nie było poruszenie problemu wynikającego z wnętrza, a więc nie będącą odpowiedzią na rzeczywistość, jej stan rzeczy, jej manifestację, a sztuka zawsze jest właśnie tego świata wyobrażeniami, reprezentacjami, a była odpowiedzią na problem natury wewnętrznej, które również są przedmiotem mojego doświadczenia od lat dzieciństwa.